Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Największą spośród wszystkich grzechów głównych jest pycha. Ona sprawiła, że ten, który był największy spośród aniołów, chciał zająć miejsce samego Boga, a przez to stracił wszystko. To Bóg wyznacza każdemu miejsce. Pycha prowadzi do poczucia krzywdy, do chorej aspiracji, która przestaje się liczyć z innymi. Pycha jest wielkim zagrożeniem nie tylko dla tego, kto ją popełnia, ale dla całej społeczności. Dziś Jezus wzywa nas do uczenia się postawy pokory, szukania miejsca raczej mniej zaszczytnego, aby to innych posadzić wyżej od siebie, aby innym usłużyć. Nie szukajmy pociechy ani nagrody na tym świecie, bo nagroda tego świata szybko przemija. Podziw i oklaskiwanie tłumów rychło zamienia się w skandowanie ukrzyżuj go. Pokora jest cnotą, której nienawidzi świat, a ludźmi pokornymi pogardza. A jednak pokora ma największą wartość w oczach Boga. Jest bramą i królową wszystkich cnót. Bez pokory niemożliwa jest relacja z Bogiem, niemożliwa jest świętość człowieka. Pokora to ogołocenie ze wszystkiego, także z chęci przypodobania się innym oraz chęci uzyskania nagrody za dobro, które się czyni. Człowiek pokorny, wyświadczając dobro innym, nie patrzy na możliwość odpłaty, ale czyni to z czystej miłości. Chce jedynie wypełnić swój obowiązek wynikający z woli Bożej. Uczmy się pokory od Jezusa, który będąc prawdziwym Bogiem uniżył samego siebie, stając się sługą każdego z nas. Popatrzmy na Jezusa, który jak niewolnik obmywa uczniom stopy, który jak niewolnik jest sprzedawany i który przyjmuje na siebie karę haniebnej śmierci krzyżowej. Uczmy się od Jezusa miłości i pokory.